rząd szósty już skończony. U mnie lekko robi się taka miseczka, ale nie ma tragedii. Zaraz ten siódmy, ostatni rząd powinien to wszystko fajnie rozłożyć. Ja poza tym jeszcze to sobie tak w dłoniach lekko naciągam, ale największą robotę zrobi właśnie ten siódmy rząd. Siódmy rząd to będzie w zasadzie powtórzenie rzędu szóstego przy sznurku 3 mm. Tam w tym drugim schemacie jest zupełnie inaczej. A więc rozpoczynamy pracę od dwóch słupków w tym pierwszym oczku. Wbijam się w niteczkę z tyłu. Dwa słupki. Pierwszy słupek zaznaczam, który był zrobiony w tym oczku. O, odwijam i już pracujemy. Dalej. Dwa kolejne oczka to pojedyncze słupki, czyli dokładnie to, co pod spodem. W następnym oczku pojedynczy. I po tych dwóch pojedynczych następnie dwa naraz słupki w jednym oczku. Tak proszę przerobić do końca rzędu, czyli 2, 1, 1, 2. Ostatni, siódmy rząd już skończony, przed nami do zrobienia boki. Teraz musimy najpierw policzyć liczbę oczek w lewo, niezależnie od tego, czy robimy wersję ze sznurka 3 mm czy z 5 mm, odliczamy 17 oczek w lewo i zaznaczamy znacznikiem. Za chwilkę dowiecie się dlaczego, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i w tym miejscu zaznaczamy znacznik i to będzie otwór u góry naszej torebki. Może żeby to zobrazować, ja już jedną część torebki, jak wiecie, mam zrobioną i to będzie właśnie taki otwór. Jeżeli chcecie mniejszy, zróbcie mniej oczek, jeżeli chcecie większy otwór, zróbcie tych oczek więcej. Tutaj już jest tak naprawdę dowolność. Ale może ja Wam tak mniej więcej pokażę. Zobaczcie, moja torebka również się ciutkę zwija. I tutaj akurat nie ma co dramatyzować. Idealnie tutaj się naleśnik płaski wyrówna dopiero przy dalszej części. Ale może jeszcze to Wam powiem tak mniej więcej. U mnie ten otwór do tego momentu ma około 16 cm. Zobaczcie, jest to mierzone w ten sposób, więc nie jest to pomiar doskonały. A więc tak 16 cm. I tak jak mówiłam, jeśli chcecie większy, zróbcie kilka oczek w lewo, jeśli mniejszy, kilka oczek w prawo. Teraz niezależnie od tego, czy wykonujemy dużą czy małą torebkę ze sznurka 5 czy 3 mm, wykonujemy dokładnie ten sam dalej schemat. Teraz ja zbliżam robótkę. Proszę zrobić jedno oczko łańcuszka. Odwracamy torebkę na drugą stronę i będziemy robić boki. Dwa rzędy zwykłymi półsłupkami, ale zanim do tego przejdziemy, powiem Wam, w które miejsce się wbijać. Tutaj będzie troszkę ciężej. Jak widzicie, u góry mamy na samym krańcu taki ładny warkoczek, ładnie wyodrębnione oczka łańcuszka. I my nie będziemy wbijać się ani pod dwa oczka, ani pod to jedno, tylko dokładnie mówiąc jeszcze pod niteczkę, która idzie pod tym łańcuszkiem u góry. I to jest dokładnie ta niteczka. I prawdę powiedziawszy, wcale nie jest łatwo się pod nią wbić. Zobaczcie, ja za każdym razem przerabiam najpierw, wyciągam sobie niejako, pomagam palcami. To jest dokładnie ta niteczka. I
wyciągam sobie tą pierwszą, u góry łańcuszek jest tak, ja wyciągnęłam, wbijam się tutaj pod nią, naciągam tu wszystko, żeby to nie było takie brzydkie, rozluźnione i robię zwykły półsłupek. Wcześniej oczywiście nie było nawinięcia, bo to tylko zwykły półsłupek. I przerabiam. Idziemy dalej. Znów ta niteczka pod spodem. I to jest dokładnie ta, żeby łatwiej mi się wbić. Wyciągam ją palcami. I znów zwykły półsłupek. Idę dalej. Następna. Możecie oczywiście próbować wbijać się szydełkiem, ale jest troszkę trudniej. Po prostu palcami lepiej sobie to naciągnąć i przerobić. Znów wyciągam z następnego oczka niteczkę. Taki wymyśliłam sobie sposób, żeby ułatwić pracę. I przerabiamy właśnie w ten sposób, aż do momentu, gdy natkniemy się na znacznik. O. Za chwilkę Wam pokażę, co tutaj się dzieje. Pokazuje nam się z drugiej strony taki wyraźnie wyodrębniony kraniec naszej torby i wygląda to dokładnie w ten sposób. Tutaj jest torba i to jest dokładnie ten kraniec, a my robimy teraz pierwszy rząd półsłupków. Dzięki temu, że właśnie wbijamy się pod tą niteczkę, ten kraniec jest ładnie widoczny. A więc proszę tak przerobić, aż dojdziecie do momentu, w którym jest znacznik, w tym oczku, w którym jest znacznik, również przerabiacie półsłupek. A więc podciągamy sobie to miejsce i pierwszy rząd naszego boku proszę zrobić właśnie w ten sposób. Tutaj się troszkę pomęczymy, ale cóż, efekt będzie ekstra. Skończyłam ten pierwszy rząd boku zwykłymi półsłupkami, doszłam do momentu, w którym jest znacznik i niech on już tam sobie zostanie, na razie nie będzie mi w niczym przeszkadzał. Teraz niejako odwracamy znów na tą stronę, taką właściwą naszą robótkę. Robimy znów jedno oczko łańcuszka. Zróbcie je takie dosyć ciasne, niech to nie będzie rozwleczone, tylko ciasne. I teraz robimy powrót. Znów w lewo będziemy przerabiać zwykłymi półsłupkami, ale tym razem już będziemy się wbijać normalnie w te dwa, w te dwie niteczki, normalnie w oczka łańcuszka. Czyli wbijam się tutaj w moje pierwsze oczko, pod jedną, pod drugą niteczkę i wykonuję zwykły półsłupek. Naciągam, żeby to nie było takie rozlazłe i idę dalej. Znów robię powrót półsłupkami, wbijam się pod dwie niteczki, tak jak to przeważnie ma miejsce w torebkach. Zauważyłam, że właśnie najczęściej robicie torebki zwykłymi półsłupkami, a ja postanowiłam zrobić taką wielo-ściegową, przypominającą właśnie na kształt muszelkę. I dlatego też właśnie ta nazwa Seszela. O, i dochodzimy półsłupkami, robiąc bok, dwa rzędy. Dwa rzędy na tej stronie będą, dwa rzędy na drugiej stronie i to nam utworzy taką szerokość torebki. Jeżeli z jakiejś przyczyny chcecie zrobić szerszą torebkę, to po prostu zróbcie identycznie trzeci rząd. Odwróćcie na drugą stronę jedno oczko łańcuszka i powrót trzecim rzędem półsłupkami zwykłymi. Jeśli oczywiście ktoś ma taką ochotę, mi wystarczy dokładnie ta grubość torebki. Także wracamy do momentu, w którym tutaj jest krawędź naszej torebki. Drugi rząd boku torby zrobiony, dwa rzędy półsłupków. Teraz można praktycznie odciąć tutaj nitkę w tej pierwszej warstwie,
przed Wami do zrobienia druga warstwa, identyczna, a więc po prostu trzeba sobie obejrzeć filmik od początku albo skorzystać ze schematu, który Wam dołączyłam, żeby jeszcze raz nie słuchać mnie niepotrzebnie. A więc tak, tutaj w tej pierwszej stronie, w tej pierwszej warstwie odcinam niteczkę, ponieważ później nie będą dwie niteczki potrzebne nam, dwie pętelki. Robię jedno oczko łańcuszka, które mocno zaciskam. Rozcinam je niejako. I jeszcze raz zaciskam. Niteczka oczywiście będzie musiała iść do schowania. Natomiast jak już będziecie robić drugą warstwę, to nie odcinajcie miejsca właśnie, w którym skończycie ten drugi rząd, ponieważ on będzie, ta pętelka będzie potrzebna do kontynuacji torebki, do zszycia tych dwóch stron ze sobą. I właśnie, ja już Wam od razu pokażę, bo mam już dwie strony zrobione. Teraz będzie tak naprawdę chwila prawdy, czy zrobiłam błędy, a coś mi się wydaje, że zrobiłam, że mam jedną stronę więcej półsłupków, drugą mniej, ale to już mój problem, będę ja się głowić. Co robimy? Tą stronę, która ma odciętą pętelkę, odciętą niteczkę, układamy pod spód, a tą stronę układamy na wierzch. Czyli wygląda to w ten sposób. Niteczka odcięta jest tutaj po lewej stronie, ząbek jest z lewej strony, a tutaj tej warstwy z przodu ząbek jest z prawej strony. Dokładnie tutaj. Ten większy ząbek. Tutaj, gdzie jest pętelka. Możecie sobie znacznikiem, ale nie ma takiej potrzeby, połączyć dwie strony, żeby torebka nam się po prostu nie rozwarstwiała. No i dobra, ja tak zrobię właśnie, jak powiedziałam, zaznaczę z lewej strony dwie warstwy, żeby po prostu nie rozchodziła się. I teraz my zerkamy tutaj na bok naszej torebki. I co będziemy tutaj robić? Teraz troszkę się również pomęczymy, ale nie będzie aż tak źle. Wbijam się teraz w tą pierwszą warstwę szydełkiem tutaj, w taką pętelkę, można powiedzieć, bezpańską trochę. Ona była zrobiona jednym oczkiem łańcuszka i ja się tutaj wbijam szydełkiem, przeciągam przez drugą warstwę, przechodzę, łapię pętelkę, przeciągam teraz przez to miejsce, zaciskam wszystko i robię jedno oczko łańcuszka. O, i mocno zaciskam. Mam już dwie strony niejako połączone. I co dalej? Teraz będzie oczko w oczko musiało iść idealnie łączenie tego rzędu. Ja Wam już przybliżam. I co teraz robimy? Zobaczcie, mamy tak jakby dwie warstwy ładnie ułożonych oczek łańcuszka, tak to można powiedzieć. I zerkamy na tą pierwszą warstwę, na pierwszą brzegową niteczkę. Mamy cztery niteczki niejako. Raz, dwa, trzy, cztery. I na tą pierwszą zerkamy, wbijamy się właśnie pod tą tylko niteczkę pierwszą i pod ostatnią, czwartą drugiej warstwy, czyli tylko pod tą czwartą. Dwie środkowe są schowane niejako i niteczkę zaciągam przez tą pierwszą warstwę, przez drugą i jeszcze przez pętelkę na szydełku. Ściągam, żeby to wszystko było dosyć tak ciasno. Idę dalej. Kolejne dwa oczka. Wbijam się pod pierwszą warstwę, pierwszą niteczkę pierwszej warstwy i ostatnią niteczkę drugiej warstwy, czyli te brzegowe. I znów przeciągam przez te miejsca i przez pętelkę na szydełku. Tak kontynuuję. Następna, pierwsza i czwarta niteczka. Zobaczcie, musi być ściągana, bo się ona nieco zwiększa, ta pętelka. Idę dalej. Pierwsza,
i czwarta. Łączymy dwie strony. Wychodzi tutaj szef, który mi osobiście się podoba. To jest takie splecienie tych dwóch warstw. Mi to się podoba. To jest taki dodatkowy, można powiedzieć, wzór, ściek dodatkowy. I właśnie kontynuujemy pracę do końca. I chwila prawdy będzie polegać na tym, czy z jednej strony i z drugiej będzie tyle samo oczek. A powinno być. No, jak robiliśmy zgodnie z tym schematem, to powinno być, natomiast ja coś mam przeczucia, że gdzieś przekombinowałam i coś mi się tam pomieszało, a więc już tam będę musiała sama naprawiać swój błąd. Czyli ja łączę moją torebkę, pierwsza i czwarta pętelka. Łączę to oczkami niejako ścisłymi, tak to się nazywa. Także powodzenia w łączeniu tych dwóch warstw. Widzimy się, jak już połączycie ładnie te dwie warstwy. Ja już dwie warstwy mam połączone. Oczywiście wszystko to, co Wam pokazuję, łączenie tych dwóch warstw, tak samo wykonujemy w przypadku sznurka 5 mm. I tak jak podejrzewałam, z jednej strony jakimś sposobem gdzieś się zamyśliłam w trakcie robienia. Miałam dwa półsłupki więcej niż w tej warstwie tutaj, którą razem z Wami robiłam. No i musiałam po prostu kombinować, ściągać jakoś tutaj. Nawet widać nieco, że ta jest wyżej warstwa, a ta niżej. Także ja mam dwa półsłupki tutaj więcej. Ale jakoś to tam pokombinowałam oczkami ścisłymi, że nie wygląda to tragicznie. Teraz zrobimy naokoło wykończenie, takie ładniejsze wykończenie, żeby nie została taka żywa torebka z brzegu. Tutaj będą półsłupki po bokach, a tutaj oczka ścisłe. I teraz będzie to wykończenie. Na koniec zrobimy pasek. Wszystko będzie bez odcinania tej pętelki, którą mamy z łączenia tych dwóch warstw. Także to jest fajne, że nie trzeba będzie aż do ostatniej pętelki w pasku odcinać nitki. Co dalej? Zerknijcie sobie teraz, tutaj mamy łączenie i dwa rzędy z tego tak jakby lewego boku naszej torebki. Wbijamy się pod ten pierwszy rząd, który zaraz tutaj mamy i wykonuję półsłupek. Przy okazji wrabiam sobie niteczkę, która została po odcięciu i wykonuję półsłupek. Mam, wiecie co, ja jeszcze raz zmniejszę sobie pętelkę, żeby... O! Kości mi strzelają jak szalone, to znaczy, że za szybko pracuję już, ale pracuję tak szybko, żeby zdążyć przed pobudką synka. Pierwszy półsłupek zrobiony, w następnym rzędzie drugi półsłupek. I to samo robimy oczywiście tutaj po drugiej stronie. Na każdy rząd przypada jeden półsłupek, a na łączenie tego rzędu również jeden, ale to pokażę Wam po tej stronie. Tutaj natomiast mamy słupek. Pod ten słupek zmieszczą się niejako dwa półsłupki, czyli ja wbijam się teraz, słupek jest niejako w poziomie i ja wbijam się nie idealnie tak pod sam słupek, ale pod jakieś tam jego niteczki, po prostu rozwarstwiam go i wykonuję półsłupek i w drugiej części tego słupka również półsłupek. O. Przerabiam go właśnie w ten sposób. Następnie przechodzę od razu do oczek ścisłych. Wbijam się tutaj w oczko tak normalnie już. Wbijam się i robię oczko ścisłe, czyli przeciągam przez to oczko i od razu przez pętelkę na szydełku. I idę dalej. Tą warstwę wykonuję oczkami ścisłymi. Idę dalej, wbijam się pod dwie niteczki i wykonuję oczko ścisłe.
pod dwie niteczki i oczko ścisłe. To samo robię oczywiście tutaj po tej drugiej stronie. To nam stworzy takie wykończenie i również usztywni te brzegi, że nie będą one takie wiotkie. Także to ma dwie funkcje, dekoracyjna i usztywniająca. Przerobię razem z Wami po tutaj tych półsłupków, tych oczek ścisłych, przepraszam, jest niedużo. Czyli raptem kilka mi zostało. I jeszcze jedno, ale nie, za duże oczko mi się zrobiło i o, zobaczcie, i je zmniejszam teraz. I przeszłam do drugiej strony, tutaj gdzie znów mamy łączenie. I znów jeden półsłupek na jeden rząd, a więc wbijam się i wykonuję półsłupek, idę dalej. W następnym rzędzie. Tak? O, dobrze wbiłam się. Nie są to wyraźnie wyodrębnione i znów półsłupek. Teraz warto zrobić również półsłupek na łączeniu rzędu, albo może nie. Może nie, nie róbcie. Przechodzimy od razu do tego półsłupka z drugiej warstwy za szwem łączeniowym. Widzicie, tak to jest, że czasami jakieś rozwiązania robią się na poczekaniu. Czyli tutaj po bokach cztery półsłupki. Każdy na tą warstwę pionową. I znów przechodzimy do tego etapu, co po drugiej stronie. Dwa półsłupki na tym słupku, który teraz jest w poziomie. I dalej oczkami ścisłymi przechodzimy do miejsca, w którym rozpoczęliśmy, tutaj, do tego miejsca, a tutaj do zrobienia mamy jeszcze dwa ostatnie półsłupki i już w tym miejscu będziemy wykonywać pasek. Także jeszcze dwa półsłupki, oczka ścisłe, dwa półsłupki i pasek. Ja już wykończenie na około zrobiłam. Doszłam tutaj do miejsca, w którym rozpoczęliśmy, czyli na szef. Tutaj były dwa półsłupki i na koniec zrobiłam jeszcze również dwa półsłupki. Tutaj są również cztery półsłupki, a więc wszystko wykończone. Teraz w tym miejscu zrobimy, rozpoczniemy przynajmniej, pracę nad paskiem. Przy pasku trochę się też nakombinujemy, także o, ja muszę tutaj sobie ją troszkę splaszczyć. O, już sobie ułożyłam dobrze. Także rozpoczynamy pracę nad paskiem. Tutaj musimy wbić się najpierw w szew, a więc będzie dosyć ciężko. Wbijam się w szew i wykonuję półsłupek, czyli na razie jest dosyć łatwo. I tutaj, gdzie był pierwszy półsłupek tego wykończenia, jeszcze raz wbijam się i również wykonuję tutaj półsłupek. Teraz musicie odwrócić Waszą robótkę, tak jakby do wewnątrz. No jest to trudne, bo ona jest sztywna, ta torba. I w tym drugim oczku, raz, dwa, wykonujecie jeszcze jeden półsłupek. O właśnie. I znów odwracacie robótkę na tak jakby tą stronę, żeby znów widzieć szef. I tak będzie takie odwracanie, będzie właśnie troszkę uciążliwe, ale o właśnie. I teraz zerkacie sobie na ten taki kikucik, który dopiero zdążyliśmy zrobić. Po lewej stronie mamy dwie niteczki.
I cały szkopuł teraz będzie polegał na tym, żeby właśnie wbić się pod te dwie niteczki. Nie będzie łatwo, nikt nie powiedział. I ja sobie oczywiście wbijam się przy pomocy moich palców. Jedna niteczka już zrobiona, ale to tylko tak prawdę mówiąc na początku. No, ta nie będzie łatwa do zrobienia. Oj, oj, oj. Tak na początku tylko może być ciężko. O, udało mi się. Także to jest na początku takie nie, jeszcze nie wyrobione te oczka. I zobaczcie, co ja robię. Mam trzy niteczki na szydełku. Robię narzut. Przeciągam tylko przez dwie. Przeciągam przez dwie. Narzut i przerabiam te, co mi zostały. Mamy coraz większy ten kikucik. Niejako odwracam go teraz na drugą stronę. Teraz widoczną mamy wewnętrzną stronę torebki. I zobaczcie, znów po lewej stronie mamy te dwie niteczki. I znów nie będzie łatwo, ale wbijamy się pod te dwie niteczki. Jedna jest łatwiejsza, druga jest niestety trudniejsza. I sekundka, ja już prawie się wbiłam. O! Udało mi się. Mam trzy niteczki. Jak to przetrwacie, ten początek, to już później będzie łatwiej. I znów przeciągam przez dwie, narzut i przerabiam dwie. Odwracamy znów na drugą stronę i zerkamy na lewą stronę. Znów te dwie niteczki pod nie wbijamy się. O właśnie, udało się. Już takie mam wrażenie, że jest coraz łatwiej. Przerabiamy przez te dwie i znów przez dwie. Odwracamy na drugą stronę. Układam sobie sznur, niteczkę i znów zerkamy na te dwie z lewej strony. Wbijamy. Narzut. Przez dwie. Narzut. Przerabiamy przez dwie. I znów na drugą stronę. Układamy. Później to będzie troszkę łatwiej, bo sam pasek będziemy układać już bez obracania torebki. I znów pod te dwie. Pierwsza i druga. I wykonujemy półsłupek. I odwracamy pod dwie. Pod pierwszą i pod drugą. No teraz to już jest bajka. Jest o wiele łatwiej wbić się. Im więcej rzędów, tym jest po prostu łatwiej. I tu już sam pasek sobie obracam bez torebki, bo już mój kikucik ma z 5-7 cm. Oczywiście robimy tyle, ile uznajemy za stosowne, bo niektórzy mają wyższy wzrost, potrzebują po prostu ten pasek zrobić dłuższy. Niektórzy, tak jak ja, są niskorośli i nie muszą mieć aż tak długiego paska, więc ja nie będę Wam idealnie mówić, ile ja mam centymetrów, ile długości. To jest około metr. Po prostu robicie tak długą, że możecie ją sobie, ten pasek po prostu dostosować. To może być torebka taka tylko na ramię, ale może być też taka w stylu listonoszki, taka dłuższa torebka. Ja lubię akurat takie, więc moja będzie miała właśnie taki. Odwracam i robię. Dobrze, tutaj się zagadałam z Wami, ale już znikam i kontynuuję pracę nad moim paskiem. Nie martwcie się, jeżeli Wam się z początku nie będzie udawać. Próbujcie, odsłuchujcie mnie i w końcu naprawdę ten pasek po przeciskaniu tego szydełka będzie Wam się już ładnie robił. Mi z początku też wcale łatwo nie wychodziło. Kilka razy robiłam podejść, żeby też to Wam łatwo wytłumaczyć. A więc robimy pasek tak,
takiej długości, jakiej sobie tylko życzymy i oczywiście ile pozwala nam na to włóczka. I pokażę, jak go zamontować do drugiej strony torebki. Mój pasek już gotowy i tak jak Wam powiedziałam, ma on około 100 cm, 97, tak mniej więcej. Oczywiście on też jest taki lekko naciągliwy. Polecam Wam zrobić o 5 cm krótszy niż dłuższy, bo oczywiście ma możliwość się ono rozciągnąć z czasem w trakcie używania, chociaż jest to dosyć taki stabilny, moim zdaniem, jak na szydełkowe paski, to jednak w trakcie noszenia oczywiście może się to wszystko rozciągnąć i po prostu lepiej zrobić ciut krótszy. Chciałam jeszcze Wam powiedzieć i pokazać takie coś, mój sposób łączenia sznurków. Nie robię tutaj takich tradycyjnych supełków i z jednego motka skończyło mi się akurat na pasku sznurek. Trzeba było dodać drugi. Nie robię na sznurkach supełków, tylko przyszywam je po prostu za pomocą igły z nitką w podobnym kolorze, w takim beżowym, akurat tutaj jasny wybrałam. I przyszywam jeden koniec do drugiego. Oczywiście tutaj nie jest to idealne, troszkę to przeszycie widać, ale myślę, że supełek, taki guz byłoby widać bardziej. Szczególnie tutaj na pasku, nawet mogłoby coś nam się wbijać niepotrzebnie. Ale to jest tylko taka moja propozycja. Pasek gotowy, teraz należy go przymocować do drugiej strony. Tutaj musicie uważać, żeby po prostu nie był powykrzywiany i żeby nie przemocować go poskręcanym. O właśnie. I tutaj ja przymocuję w ten sposób. Najlepiej przymocować w takim miejscu, w jakim był przymocowany tutaj z drugiej strony, czyli na samym środku. Robimy po prostu półsupek i tutaj jak najbliżej tego miejsca wbijamy się i wykonujemy pierwszy półsupek, albo wiecie co, może bardziej na prawo od szwu. Pierwszy półsłupek, jest tu dosyć ciasno, bo tutaj jest ten szef. I drugi półsłupek, również w takim niestandardowym miejscu na szwie. Ja tu się mocuję i zobaczymy, ile siły mi starczy. O, udało się. I teraz również mam dla Was taką wskazówkę, być może ktoś skorzysta. Radzę jeszcze to lepiej, nie tylko w ten sposób, ale ciut lepiej, bo zobaczcie, jak to brzydko dynda. I teraz polecam Wam wbić się tutaj jeszcze w pasek, w taką, no zobaczcie, końcóweczkę, przeciągnąć pętelkę. O, i już zobaczcie, jest to o wiele lepiej zamocowane, ale ja jeszcze polecam wbić się jeszcze raz u podstawy tutaj naszej torebki i zaciągam, robię oczko ścisłe. O, troszkę to siły wymaga i teraz już jest to zamocowanie o wiele lepsze. Robię oczko ścisłe. Już zrobiłam w zasadzie i teraz jedno oczko łańcuszka też zaciskam i właśnie teraz jest jeszcze moja wskazówka taka, żeby zostawić kawałeczek włóczki sznurka na chwosta. Jeżeli podoba Wam się ten chwost, który zrobiłam do tej różowej, czekajcie, już Wam pokażę ten chwościk tutaj.
to polecam właśnie zostawić taką końcóweczkę do zamocowania chwosta. Nie trzeba będzie wtedy dosztukowywać kolejnego kawałka włóczki, tylko właśnie do tego, co tutaj zostawimy, przymocowujemy chwost. I ja tutaj proponuję Wam, powiedzmy, no ile? No myślę, że tyle wystarczy, czyli to jest gdzieś, powiedzmy, 20 cm. O. I tutaj właśnie do tego przymocuję mojego chwosta. Zostało mi tyle sznureczka do zrobienia, myślę, niedużego chwosta i jestem bardzo zadowolona, że jeszcze na tego chwosta starczy. Jak zrobić chwost, już pokazywałam na jednym z moich filmików, postaram się go podlinkować. Oczywiście nie będzie to chwost robiony tak jak w tamtym filmiku na jakiejś karcie typu bankomatowej, bo byłby wtedy za mały. Ja robiłam tego chwosta, on ma, zaraz Wam pokażę, już nie będę wciągać, bo mam mało miejsca, ale on ma 18 cm długości i ja robiłam to bodajże na jakimś kartoniku po butach, dokładnie na tej przykrywce po butach, okręcałam sznurkiem i to mi służyło właśnie do zrobienia chwosta. Ja tutaj tego nie będę pokazywać, bo robi się go identycznie jak w tym filmiku, także pod filmem będzie link do tamtego chwosta. I ja myślę jeszcze, mam taki plan, żeby jeszcze dwie rzeczy. Przyszyć metkę właśnie personalizującą, że to jest rękodzieło, że to nie jest jakaś torba z sieciówki, bo również takie pojawiają się, takie plecione niby szydełkowe torby. To jest rękodzieło i myślałam jeszcze, żeby taką ozdobę fajną, takie serduszko, żeby tutaj tak fajnie dyndało mi przy tej torbie. Będzie to też fajny efekt, a tak naprawdę zobaczcie, możecie wykorzystać ten sznureczek, jeśli nie chcecie chwosta, do przymocowania takiej drewnianej ozdoby. Mi się to osobiście bardzo podoba. Jest jeszcze opcja, o, z kwiatuszkiem, także coś takiego fajnego może sobie dyndać. Czekam z niecierpliwością na Wasze wersje seszelek, Waszych torebek. Mam nadzieję, że uda Wam się zrobić, że wybierzecie też jakieś inne kolory, inne dodatki, być może frędzle. Frędzle, o właśnie, to jeszcze miałam dopowiedzieć. Frędzle polecam przymocowywać tutaj na tym szwie. Nie będzie to łatwe. Jak zrobić frędzle również pokazywałam na filmie. I polecam właśnie tutaj do tych na środku, na tym szwie łączeniowym, dwie warstwy torebki. Także widziałam takie torebki od góry do dołu w frędzlach. Niektóre torebki były tylko częściowo ofrędzlowane, na przykład na dole. Także kilka fajnych pomysłów można wykorzystać. I wydaje mi się, że to już wszystko. Bardzo będzie mi miło, jeśli właśnie w ten sposób będziecie nazywać tą torebkę seszele, albo w jaki oznaczać mnie, czy to na Instagramie Karolina Szydełko, czy też na Facebooku, odnosić właśnie do tego filmiku. Będzie mi bardzo miło, jestem wdzięczna za wszystkie zdjęcia, komentarze i za to, że tak fajnie wychodzą, tak fajnie wykonujecie też te wszystkie rzeczy. Także pozdrawiam i do następnego filmiku. I tak jak mówiłam, bardzo czekam na Wasze torebki. Witam wszystkich serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką okrągłą torebkę z bawełnianego sznurka. Ostatnio okrągłe torebki i w ogóle takie plecione, szydełkowe torebki to hit sezonu, a więc czas zrobić własną. Przecież nie miałam takiej torebki. Nadszedł na to odpowiedni czas. Mam nadzieję również, że Wam się ona spodoba, że zrobicie swoje torebki. Nawet wymyśliłam jej nazwę, taką typowo wakacyjną. I będzie mi bardzo miło, jeśli właśnie pod tą nazwą będziecie swoje zdjęcia
będziecie pokazywać te torebki, które Wam się uda, korzystając właśnie z tej nazwy. A ta nazwa bardzo miła, przyjemna, Seszele. Kojarzy mi się ona właśnie z taką muszelką, z wakacjami. Któż by nie chciał się tam znaleźć, odpocząć. Także taka bardzo miła, przyjemna nazwa i będzie mi miło, jeśli właśnie tą torebkę będziecie tak nazywać i linkować, że dzięki właśnie temu wzorowi, temu tutorialowi udało się zrobić. Pokażę Wam, jak zrobić torebkę. Ja będę akurat robić torebkę na wizji razem z Wami ze sznurka 3 mm. Będę korzystać z tej włóczki Yarnart Macram Cord 3 mm. Zużyłam dwa motki, dwie takie szpule, tak to nazwijmy. Ale wyprzedzając pytania, być może zastanawiacie się, czy można zrobić taką torebkę ze sznurka 5 mm. Otóż można, zobaczcie, jest i druga, o wiele większa, za chwilkę podam Wam wymiary. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że jest ona cięższa, bo jest to grubszy sznurek i również prawie dwa motki zużyłam, także śmiało dwa motki na jedną torebkę można zamawiać. Będzie to taki tutorial dla osób początkujących, ale jeżeli nie chcecie już mnie wysłuchiwać z tak dokładnym tłumaczeniem, to przygotowałam tutaj dla Was rozpisane schematy na sznurek 3 mm i na sznurek 5 mm, bo się okazało, że wzór, który używałam do sznurka 3 mm, nie pasuje na sznurek 5 mm. On się wywijał, zwijała ta torebka i musiałam opracować zupełnie nowy wzór i to Wam również pokażę za momencik. Powiedziałam o tym, z czego sznurek 3 mm. Ona ma, już Wam mówię, średnicy około tak 26 cm. Pasek to prawie metr, jest to taka dłuższa torebka. Możecie ją wykończyć frędzlami, ale wtedy trzeba już zakupić trzy motki, bo te dwa akurat tak starczają na styk, można tak powiedzieć. Zostaje jeszcze taka mała kuleczka i z niej zrobię chwosta, bo w tej drugiej różowej torebce właśnie jeszcze mi starczyło na takiego dosyć sporego chwosta. Ta druga torebka była robiona z takich sznurków. Wszystkie te sprzęty, sznurki są dostępne w moim sklepie internetowym karolinaszydelko.pl. Jeżeli chcecie, wszystko można właśnie zakupić. To jest kolor bodajże jasny różowy. Czekam właśnie na dostawy ze sznurków i mam nadzieję, że one przyjadą. To jest inny kolor, ale nie było tego jasnoróżowego, więc wzięłam ten, żeby pokazać, jak wygląda motek. To takie dwa motki trzeba kupić. To jest kolor, już Wam mówię, 753. Jakiś beż, już nawet nie pamiętam, jak jest nazwany. Tą torebkę robiłam szydełkiem 7 mm, to jest szydełko Clover Amour, super wygodne, jeżeli robicie torebki na zamówienia, fajnie jest mieć wygodne szydełko. Także niestety jest drogie, ale jest bardzo fajne. Drugą, tą ze sznurka 5 mm wykonywałam szydełkiem 9 mm, też szydełko Clover Amour. Potrzebny nam będzie jeszcze do tego projektu znacznik, to koniecznie. Przydadzą się oczywiście nożyczki. Może się przydać również igła z nitką w kolorze podobnym do takiego, jaki mamy właśnie kolor torebki, żeby przyszyć końcówkę motka do drugiego motka. Także namieszałam, ale wiecie, o co chodzi, żeby po prostu połączyć nowy motek z torebką. Będzie potrzebna właśnie do przeszycia. Co jeszcze? Tutaj chyba tak wstępnie, ta druga torebka. Ogólnie te wszystkie informacje są w
opisie pod filmem. Ta druga torebka ma 32 cm średnicy, a więc zobaczcie, już jest naprawdę spora. Wydaje mi się, że tak na co dzień może się dosyć ciężko nosić, bo jest dosyć ciężka, ale na przykład na plażę, na taka typowa plażówka, sporo się tam zmieści na pewno. Chyba że lubicie takie duże torby nosić na co dzień, oryginalne, także będzie super. Tutaj mam dla Was taką propozycję, fajna zawieszka drewniana, serduszko, metka personalizująca, że to jest rękodzieło, handmade, również są takie naszywki w moim sklepie, takie zawieszki. Takie dodatki bardzo fajnie podkreślają charakter torebki, ale mam jeszcze dla Was taką propozycję, że możecie zrobić właśnie takie chwosty ozdabiające. Mój ma chyba tutaj prawie 20 cm, chyba 18. Starczy również na takiego chwosta śmiało z tych motków. No tutaj może będzie w tej drugiej troszkę mniejsze, za chwilkę go zrobię i zobaczymy, ile będzie z tego małego kłębuszka, co zostało. Co jeszcze? Aha, mam jeszcze dla Was taki pomysł, że możecie zrobić frędzle. Teraz też bardzo modne są frędzle w takich boho torebkach, stylem boho. Frędzle niestety już trzeba kupić trzeci motek, bo naprawdę nie starczy, to jest końcóweczka z drugiego motka. Także jeśli macie w planie frędzle, od razu zakupujcie trzy motki. Tak samo rzecz się ma z tym sznurkiem 5 mm. Co jeszcze? Żeby tutaj za dużo nie gadać, pokażę Wam od razu wzór. Ja będę na wizji tłumaczyć, jak rozumieć wzór ze sznurkiem 3 mm. One są podobne. I teraz, jeśli nie chcecie mnie słuchać, to po prostu zróbcie sobie screeny. Mam nadzieję, dobrze, może zrobię tutaj taki bliżej. Zróbcie sobie zdjęcie, screen, albo zatrzymajcie teraz mnie, żeby przepisać sobie to, co Wam tutaj pokazuję. Ja chwilkę to potrzymam, ale oczywiście nie będę w nieskończoność trzymać, za chwilkę zabiorę. Będę na bieżąco pokazywać, jak rozumieć ten schemat. I na przykład przy robieniu kolejnej torebki, już nie musicie oglądać filmiku, ale właśnie od razu sobie zajrzeć na ten schemat. Myślę, że Wam się to przyda. Drugi schemat na torebkę ze sznurka 5 mm. O. I teraz również możecie zrobić screen, zrzut ekranu, zdjęcie, możecie przepisać. I tutaj zaznaczam, że od rzędu czwartego w tym schemacie już będą zmiany. Pierwsze trzy rzędy są identyczne jak w sznurku 3 mm, natomiast od czwartego już jest zupełnie inaczej. Ale jeżeli macie jakieś wątpliwości, jak rozumieć ten schemat, to obejrzyjcie filmik, najlepiej w całości. Ja krok po kroku mówię, jak rozumieć te tutaj moje egipskie znaki. I na pewno będziecie wiedzieć już, jak to rozumieć. Także bardzo czekam na Wasze torebki. Koniecznie chwalcie się na przykład swoimi zdjęciami. Podpisujcie, że to jest torebka Seychelles, że to jest moja torebka. Linkujcie, będzie mi bardzo miło, że właśnie w ten sposób rozpropagowujecie moją pracę. I zapraszam również na Instagram, bo od niedawna mam swój Instagram karolinaszydelko.pl, także tam oznaczajcie mnie hashtagami karolinaszydelko i również ja będę pokazywać Wasze prace w relacjach. Bardzo dziękuję za wszystkie zdjęcia, za Wasze torebki, czekam na inne kolory, inne dodatki, inne. Bardzo fajnie, że to tak wszystko kombinujecie. Pod siebie też super, to jest bardzo fajne. Chyba wszystko już powiedziałam, nie będę się rozgadywać, bo tutaj czasami obrywa mi się, że za dużo gadam, no ale nie potrafię inaczej. No cóż, tak już mam, że chcę krótko, a wychodzi długo. Także miłej pracy życzę i do następnego filmiku. Mam nadzieję, że ta torebka będzie Wam fajnie służyć.